Jak stworzyć portfel kryptowalutowy Prism w jednej minucie? Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Prism tylko z oficjalnych zasobów. Prism.space. Wybierać GitHub. Kliknij link. User Friendly Online Wallet V 1 marca. Wybierz język swojego kraju. Rejestracja. Otworzyło się okno z wygenerowaniem klucza prywatnego. Aby zwiększyć bezpieczeństwo klucza prywatnego, dodaj 16 losowych znaków w losowych miejscach alfabetu łacińskiego z A za Z. Możesz także całkowicie usunąć wygenerowane słowa i samodzielnie wymyślić cały klucz. W takim przypadku musisz wprowadzić co najmniej 113 znaków w języku łacińskim. Klucz zostanie wygenerowany. Kliknij przycisk kopiowania. Utwórz dokument tekstowy. Wklej do niego skopiowane hasło. Dla bezpieczeństwa. Zduplikuj klucz prywatny. Teraz zapisz dokument. Skopiuj klucz prywatny z dokumentu tekstowego. To musi być zrobione! Przejdź do przeglądarki. Kliknij przycisk Zaloguj się. Wklej hasło skopiowane z dokumentu tekstowego. Jest to klucz do zalogowania się do osobistego portfela. Kliknij Wprowadź portfel. Jest to wewnętrzny interfejs portfela. Gratulacje! Stworzyłeś swój osobisty portfel pryzmatyczny. Nie podałeś swoich danych osobowych. Nie autoryzowałeś portfela za pośrednictwem poczty e-mail. Twój telefon nie został zweryfikowany. Wnioskowanie. Portfel jest w 100% anonimowy. To jest publiczny adres Twojego portfela. Na blockchainie Prism każdy może zobaczyć ten adres. Oprócz. Nikt nie będzie w stanie udowodnić, że adres tego portfela należy do Ciebie. Kliknij adres w portfelu. Publiczne dane z Twojego portfela wyszły na jaw. Kod QR do przesyłania monet do portfela. Poniżej. Adres i klucz publiczny. Skopiuj je. Wstawianie do dokumentu tekstowego. Robimy zdjęcie tego dokumentu. Drukowanie na drukarce osobistej. I wszystkie dane z tego dokumentu przenosimy na dysk flash USB. Uwaga! Hasło będzie przechowywane tylko w dokumencie programu Word i na dysku flash. Ten klucz do portfela nie jest przechowywany nigdzie indziej. Zaloguj się kilka razy za pomocą hasła i upewnij się, że adres i klucz publiczny są zgodne. Hasła nie można zmienić! I nie można odzyskać dysku flash w przypadku utraty dysku flash. Jeśli zgubisz hasło, nie wypłacaj monet z portfela. Nie ma zarządzania zaufaniem do Twoich monet. Nie ma pośrednika między Tobą a Twoim portfelem. Nikt oprócz Ciebie nie może wysyłać monet z Twojego portfela. Ty i tylko Ty jesteś panem swoich monet. Ty i tylko Ty jesteś właścicielem tego hasła. Ty i tylko Ty jesteś właścicielem tego portfela, z którego masz hasło i tylko Ty. Teraz możesz. Użyj swojego portfela. Dokonuj i odbieraj transakcje. Generuj nowe monety w swoim portfelu. Na dole portfela znajduje się kilka przycisków. Dane portfela. Przycisk jasnego i ciemnego ekranu. Przycisk do wysyłania monet do klienta poprzez skanowanie jego kodu QR. Wypłata monet z portfela na dane klienta. Na górze, klikając to oko, możesz zobaczyć prywatne dane o swoim portfelu, których nie należy nikomu pokazywać. Możesz je przeglądać i drukować tylko wtedy, gdy zalogujesz się do portfela za pomocą prywatnej frazy. Utwórz czterocyfrowy kod PIN. Pamiętaj o tym. Wstaw ponownie. Teraz dokument można wydrukować. Przejdź do przestrzeni punktów repozytorium pryzmatów. Wybierz łącze, aby pobrać klienta Windows lub Mac OS X Linux. Pobierz plik instalacyjny portfela dla swojego systemu operacyjnego i zainstaluj oprogramowanie Prism Wallet. Jest to najbezpieczniejszy sposób zarządzania monetami z komputera osobistego. Zainstaluj Prism Core na swoim komputerze i zacznij kuć. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie internetowej. https://pzm.space/n/prism-forging. Wszystkie linki pod filmem w opisie.